Określenie stopnia chlorytyzacji biotytu przyniosło dla mnie nieoczekiwane rezultaty. Dlaczego? Dlatego, że pomimo iż w próbkach obserwowałem w mikroskopie zróżnicowany stopień chlorytyzacji, to jednak nie mogłem sobie wyobrażać, że ten stopień chlorytyzacji jest tak znacznie zróżnicowany. Proszę sobie wyobrazić, że w zestawie moich kilkudziesięciu próbek napotkałem próbki, w których stopień chlorytyzacji jest praktycznie 0 i takie, w których stopień chlorytyzacji przekracza 90%. Proszę spojrzeć na te dwa okazy. Okaz, który trzymam w lewej ręce, jest chlorytyzowany w 60%. Okaz w prawej ręce w niecałych 10%. Mogę Państwa zapewnić, że tak jak w tej chwili nie widać praktycznie znaczących różnic przy oglądzie okiem nieuzbrojonym, również w obserwacjach mikroskopowych tych tak drastycznych różnic nie da się zaobserwować. A spójrzmy, jak wygląda chlorytyzacja biotytu w odniesieniu do innych parametrów chemicznych. Jak pamiętamy, w składzie chlorytu potas w ogóle nie występuje. W składzie biotytu występuje potas. A więc można by oczekiwać, że przemianie biotytu w chloryt towarzyszy liniowe odprowadzenie potasu. Okazuje się, że tak nie jest. Na tym slajdzie, który w tej chwili prezentuję, odniosłem do stopnia chlorytyzacji biotytu zawartość procentową potasu jako K2O w koncentratach biotytowo-chlorytowych. Teoretycznie biotyt powinien zawierać około 9% K2O, chloryt oczywiście 0. Linią przerywaną oznaczyłem spadek liniowy zawartości potasu wraz z postępem chlorytyzacji. Potas występuje jako kation międzypakietowy w strukturze biotytu. Co się okazuje? Okazuje się, że w pierwszych etapach chlorytyzacji następuje gwałtowne odprowadzenie potasu, które nie podąża za linią proporcjonalnego spadku potasu. Już przy stopniu chlorytyzacji zaledwie 20% w układzie mamy poniżej połowy zawartości potasu. Następnie odprowadzenie potasu jest powolniejsze i dochodzi do wartości 0% przy 100% chlorytyzacji biotytu. Świadczy to o tym, że w trakcie chlorytyzacji biotytu współistnieją ze sobą takie fazy mineralne: biotyt, chloryt oraz faza, która już nie jest biotytem, a jeszcze nie jest chlorytem. Nie jest biotytem dlatego, że nie ma już potasu. Nie jest chlorytem dlatego, że jej wartość odległości międzypłaszczyznowych jednostek strukturalnych jeszcze nie jest chlorytowa, a jest ciągle biotytowa, czyli nie 14 angstremów, jak widzieliśmy, tylko 10. A więc odprowadzenie potasu poprzedza czasowo wbudowywanie warstwy metalohydroksylowej. Jest to proces bardziej skomplikowany niż wydawałoby się z danych strukturalnych. Jak powiedziałem, stopień chlorytyzacji zmienia się w szerokich granicach. Zobaczmy, jak to się ma w profilu wiercenia. W profilu wiercenia od 0 do 500 metrów poniżej poziomu Ziemi stopień chlorytyzacji zmienia się, ale zaznaczają się pewne strefy o podwyższonej chlorytyzacji. I teraz rodzi się pytanie, dlaczego tak się dzieje? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sobie przede wszystkim zdać sprawę z tego, jaka jest generalna różnica chemiczna pomiędzy biotytem i chlorytem. Ano różnicą generalną chemiczną jest to, że w biotycie występują w jednostce wzoru 2 grupy OH, natomiast w chlorycie aż 8. A więc różnica generalna i zasadnicza to jest ilość wody w strukturze. Zawartość poszczególnych izotopów trwałych tlenu i wodoru jest różna w różnych minerałach i w różnych fazach. Jeżeli bierzemy pod uwagę wody, woda nie jest minerałem. Za to zróżnicowanie odpowiadają procesy frakcjonowania izotopowego. Procesy te dzielimy generalnie na dwa rodzaje. Procesy kinetyczne i procesy równowagowe. Procesy kinetyczne zachodzą z reguły szybko, są jednokierunkowe, często połączone z odprowadzeniem składnika na zewnątrz układu. Za przykład takich procesów niech służy nam ewaporacja czy dyfuzja. Procesy równowagowe rozpatrujemy biorąc pod uwagę wpływ masy atomu na energię wiązań. I w istocie energia wiązania tlenu w poszczególnych minerałach jest różna. Jak widzimy na histogramie górnym na slajdzie, najcięższy izotopowo tlen jest zgromadzony w kwarcu. Badając całą skałę, ten tlen jest nieco lżejszy izotopowo. Natomiast w biotycie chlorycie mamy do czynienia z najlżejszym izotopowo tlenem. Jak chodzi o zróżnicowanie izotopowe wodoru w badanych próbkach, jest ono dosyć znaczne. Odniosłem zróżnicowanie izotopowe składu wodoru w próbkach biotytowo-chlorytowych, jak zwykle do uzyskanego już narzędzia, mianowicie do stopnia chlorytyzacji biotytu. Co zauważamy? Zauważamy, że próbki charakteryzujące się niewielkim stopniem chlorytyzacji mają swoje punkty w okolicy minus 90, minus 80, minus 70. Próbki o znacznym stopniu chlorytyzacji swoje wartości delta D mają znacznie wyższe i osiągają one w przypadku skrajnym minus 50 promilli. Na diagramie tym jest naniesiony jako pole szare zakres zmienności składu izotopowego wodoru, który jest w równowadze z wodami magmowymi. A więc te próbki, które mają mały stopień chlorytyzacji, one wpadają w pole, które jest charakterystyczne dla składów wodoru znajdującego się w środowisku wody magmowej, czyli pierwotnej. Tam, w środowisku tym, gdzie biotyt krystalizował z magmy. Pozostałe próbki wychodzą poza to środowisko. Jeżeli naniesiemy na slajd krzywe teoretyczne zmienności składu izotopowego wodoru pomiędzy biotytem i chlorytem, to widzimy, że nasze próbki, nasze punkty eksperymentalne są w zgodności z linią granatową, w większej zgodności niż z linią zieloną. Linia granatowa odpowiada zmienności takiej, że oto wszelkie grupy OH, które są w układzie, a mianowicie, jak pamiętamy, te, które występują w biotycie i te, które występują w dodatkowej warstwie metalohydroksylowej charakterystycznej tylko i wyłącznie dla chlorytów, ulegają wymianie z wodami charakterystycznymi dla etapu chlorytyzacji, czyli z wodami, dla których ich wartość D biotytu, chlorytu wynosi minus 50. Krzywa zielona zakłada, że wartości inicjalne delta D w biotytach pozostają niezmienne, natomiast w trakcie chlorytyzacji dochodzi dopływ wody o charakterystyce chlorytowej tylko i wyłącznie wbudowującej się w warstwę metalohydroksylową. Istnieją trzy próbki, które mają stopień chlorytyzacji biotytu zaledwie 40, a które i już osiągnęły pułap, czyli minus 50 wartości delta D. Jak to można tłumaczyć? Można to tłumaczyć w ten sposób, że w trakcie chlorytyzacji biotytu dochodzi jeszcze w stadium biotytowym do podstawienia w grupach wodorotlenowych stowarzyszonych z warstwą oktaedryczną biotytową, do podstawienia wodoru, który jest charakterystyczny swoim składem izotopowym dla środowiska chlorytyzacji. Przy rzutowaniu składów izotopowych tlenu i wodoru na jednym wykresie zauważamy podobne zjawisko. Część próbek eksperymentalnych projektuje się w zakresie prostokąta, który jest charakterystyczny dla zakresów zmienności składu izotopowego wodoru i tlenu, które są w równowadze z wodami magmowymi. Jest charakterystyczne, że obliczony średni stopień chlorytyzacji dla tych próbek biotytu, które są w obrębie tego prostokąta, jest zaledwie 10%, czyli to są próbki bardzo mało schlorytyzowane. Przeciwnie, próbki, które wychodzą poza obręb zakresu biotytów, które są w równowadze z wodą magmową, wykazują skład średni stopień chlorytyzacji bardzo wysoki, 47%. O czym to świadczy? Zaobserwowane przeze mnie prawidłowości w składzie izotopowym tlenu i wodoru w odniesieniu do stopnia chlorytyzacji biotytu są bardzo ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że w skałach, które badam, w granitach, zostały zarejestrowane przez izotopy stabilne tlenu i wodoru dwa etapy w rozwoju tych skał. Pierwszym etapem jest etap magmowy. Jest to etap krystalizacji minerałów, w moim konkretnym przypadku biotytu, z magmy granitowej. A drugim etapem jest kolejny etap w historii pomagmowej tych skał, mianowicie etap chlorytyzacji tego wykrystalizowanego wcześniej biotytu. Drugim bardzo ważnym wnioskiem płynącym z moich badań jest to, że istnieją w badanych przeze mnie próbkach takie, które zachowały składy pierwotne przez cały okres od wykrystalizowania z magmy do dzisiaj, a okres ten wynosi niebagatela 300 milionów lat. I proszę Państwa, za pomocą izotopów stabilnych tlenu wodoru widzimy takie rzeczy, jakich nie widzimy przy pomocy innych narzędzi petrologicznych. W tych dwóch próbkach, które wcześniej pokazywałem, mogłoby się wydawać, one są praktycznie porównywalne ze sobą. W tych dwóch próbkach zapisana jest cała historia. Mianowicie jedna z tych próbek dotrwała do dzisiaj w postaci niezmienionej od 300 milionów lat, od czasu jej wykrystalizowania z magmy. Natomiast druga, czego nie widać gołym okiem, ani nawet pod mikroskopem, czy innymi technikami, druga przeszła przez burzliwy proces transformacji mineralnej biotytu w chloryt. Tam, gdzie jest mowa o wodzie, a już to słowo padło, oczywiście zastanawiamy się, jakimi drogami ta woda do górotworu dopływała. Wiemy, że granit, jak zresztą widzimy, jest skałą o bardzo małej przepuszczalności. Jakie drogi tej wody mogły być? Dlatego wykonałem badania porowatości, różnych rodzajów porowatości granitu. Na slajdzie przedstawiłem wyniki badań porowatości zamkniętej. Jest to taka porowatość, która charakteryzuje się tym, że poszczególne pory nie są ze sobą połączone. A więc ta porowatość odzwierciedla niejako pierwotną porowatość skały. Taką, która została odziedziczona po etapie tworzenia tej skały. Proszę zwrócić uwagę na co? Na to, że porowatość zamknięta koreluje się liniowo z wartością delta D biotytu chlorytu. Dla wartości maksymalnej porowatości próbki wykazujące tę maksymalną porowatość charakteryzują się wartościami delta D około -90. Próbki, które charakteryzują się praktycznie brakiem porowatości zamkniętej, mają delta D biotytu około -50. Te liczby coś nam przypominają. Jeżeli sobie przypomnimy wykres poprzedni, jeden z wykresów poprzednich, to możemy zauważyć, że wartość -50 jest wartością charakterystyczną dla stadium próbek schlorytyzowanych. Wartość -90 jest charakterystyczna dla stadium próbek świeżych, magmowych, dla biotytu. Możemy zatem wysnuć następujący wniosek. Chloryt, który krystalizował w próżniach skały, cementował te próżnie, doprowadzając do tego, że porowatość zamknięta malała i malała do zera. Natomiast na etapie magmowym skała charakteryzowała się określoną, niewielką wprawdzie, ale porowatością. Stąd te próżnie, w których krystalizował chloryt sferulityczny, stąd ten kształt chlorytu sferulitycznego, który dostosowywał się kształtem ziarn do zastanych próżni w skałach. Jak chodzi o odniesienie wartości składu izotopowego tlenu w biotycie i chlorycie do stopnia chlorytyzacji biotytu, wartości te również są skorelowane. Na slajdzie widzimy korelację tych dwóch parametrów i dla próbek o niewielkiej chlorytyzacji, praktycznie dla próbek biotytowych, wartość delta O18 wynosi około 5. Dla próbek o maksymalnej chlorytyzacji, z ekstrapolacji, wynika, że próbki te miały wartość delta 18 o około 2,8. Musiałem ekstrapolować, gdyż, jak wiemy, nie dysponowałem próbką o całkowitym, 100% udziale chlorytu. Proszę Państwa, jedną z atrakcyjnych cech frakcjonowania izotopowego w warunkach równowagowych jest to, że frakcjonowanie to jest zależne od temperatury. Więc daje to wspaniałe narzędzie dla petrologa oszacowania temperatury, w jakiej zachodził proces, na podstawie pomierzonej wartości frakcjonowania izotopów stabilnych tlenu w dwóch lub więcej minerałach. Są oczywiście założenia do tego. Założeniem podstawowym jest to, że ponieważ jest wykazane, że istnieje zależność temperaturowa od składu izotopowego pierwiastka w warunkach frakcjonowania równowagowego, no to ten izotop musiał, wymiana, jego frakcjonowanie pomiędzy dwie fazy musiało osiągnąć stan równowagi. To jest pierwsze założenie. A drugie założenie, nie mniej istotne, jest takie, że po osiągnięciu stanu równowagi wymiany izotopu danego pierwiastka pomiędzy dwie fazy mineralne, te dwie fazy zostały niejako zamrożone pod względem późniejszego frakcjonowania izotopowego, tak żeby ewentualne późniejsze procesy nie wpływały już na zaburzenie równowagi ustalonej wcześniej. Jeżeli spełnimy te dwa założenia, to możemy odczytać temperaturę, przy której następował proces wymiany izotopowej między dwoma minerałami. Problemem w moich skałach było znalezienie dwóch takich faz mineralnych. O ile bowiem nie podlega dyskusji, że w trakcie chlorytyzacji biotytu tworzący się chloryt był w równowadze izotopowej z roztworami, z których ten chloryt krystalizował. Ja cały czas przypominam, że do krystalizacji chlorytu potrzebne jest dostarczenie wody. O tyle znalezienie drugiej fazy mineralnej, która w tym samym czasie podlegała wymianie składu izotopowego, nastręcza pewnych trudności. Jak widzieliśmy na początku, w granicie mamy do czynienia z wyjątkowo ubogim zestawem minerałów. Są praktycznie 4 minerały, skałotwórcze minerały, oczywiście jest więcej minerałów akcesorycznych. Są to skalenie, 2 skalenie, plagioklas i skaleń potasowy, biotyt i kwarc. W badanych przeze mnie skałach skalenie wykazują rozmaity stopień przeobrażeń wtórnych, a więc takich przeobrażeń, które zaciemniają pierwotny skład tego minerału. Po pierwotny, czyli mam na myśli ten, który jest wyniesiony z etapu magmowego. Te produkty przeobrażeń najczęściej lokują się wewnątrz dużych skaleni, dużych kryształów skaleni. A więc mamy do czynienia z bardzo dużą trudnością natury technicznej. Jak wyseparować sam skaleń, nie biorąc do analizy domieszek, które się w nim pojawiły w etapie późniejszych przemian. Co nam zostało? Został nam kwarc. Kwarc jest minerałem bardzo odpornym na wymianę izotopową tlenu i uważa się, że kwarc zamyka się na taką wymianę w temperaturach nieco poniżej temperatur magmowych, czyli nieco poniżej 600 stopni. Natomiast istnieją prace, które wykazują, że w pewnych dogodnych warunkach kwarc może podlegać wymianie izotopowej tlenu, a ja przypominam, że kwarc ma bardzo prosty skład chemiczny, jest to SiO2, jest to krzem i tlen, a więc tlen jest podstawowym składnikiem tego minerału. Czyli wracając do przerwanej myśli, są prace, które wykazują, że kwarc może podlegać w niektórych określonych warunkach wymianie izotopowej swojego głównego składnika tlenu z otoczeniem, nawet do temperatur rzędu 300 stopni Celsjusza. Uważam, że w przypadku studiowanych przeze mnie skał takie warunki mogły mieć miejsce. Dlaczego? Próbki, które pobrałem do badań, reprezentują centralną partię ciała magmowego. Jak wykazano, powyżej obecnej powierzchni zrównania erozyjnego w masywie karkonoskim pierwotnie było około 3 km skały, która została zerodowana. A więc to, co w tej chwili jest na powierzchni, przed erozją znajdowało się 3 km w głąb masywu. Poza tym wymiary tego masywu, jego rozciągłość rzędu około 80 km ze wschodu na zachód, rozciągłość północ-południe około 20 km i lokalizacja centralna punktu pobrania prób w obrębie masywu. To wszystko mówi o tym, że próbki te są pobrane z, można powiedzieć, środka samego wielkiego ciała magmowego. Ciało magmowe tej wielkości musiało stygnąć przez bardzo długi okres czasu od etapu magmowego. To są miliony lat. W takim czasie i jeszcze na dodatek przy dopływie wody z zewnątrz, a woda musiała dopłynąć ze względu na to, że biotyt się przekształcił w chloryt, przy długim dopływie wody i przy długotrwałym stygnięciu granitu oddziaływanie było na tyle długie, że w sposób bądź dyfuzyjny, bądź na skutek procesów rozpuszczenia i krystalizacji, które oczywiście zachodzą bardzo wolno, ale zachodzą w przyrodzie, mogło dojść do wymiany tlenu i wymiany izotopowej tlenu pomiędzy roztworami a kwarcem. Poszukiwałem oczywiście dowodów na istnienie takiej wymiany.